Siemano, łaneczko, widzowie, witajcie, ja jestem Zubek, a to jest film na kanale, kolejny, tak jest, żaden nie mniejszy, Pokémon TCG Pocket, jest to gra najnowsza, można powiedzieć, która wyszła w jakimś już czas temu. Ogólnie karciankowy zbytnio nie jestem, jeśli mnie znacie. Nie tylko z Pokémonów, ogólnie karcianek zbytnio nie lubię, ale tutaj sobie pykam czasem, sobie te darmowe paczki otwieram, codziennie się staram przynajmniej. I tak jakoś sobie pykam czasem, jak jakiś wykład jest na studiach, to właśnie sobie jakieś mecze robię i tak dalej. Bo mogliście zauważyć, trochę filmów nie ma i kiedy jakaś seria może czy coś. Trochę mi się nie chce właśnie przez studia nagrywać i trochę muszę się na studiach bardziej skupić, dlatego przepraszam, ale bardzo chciałem coś nagrać po prostu na kanał, żeby coś było. Pokażę wam moje konto, jak mniej więcej wygląda, nie wiem ile tam gram, nie wiem, czy to można jakoś sprawdzić swoje konto, kiedy się założyło. Tu macie friend ID, jak ktoś chce mnie dodać. Na pewno nie zacząłem od pierwszego dnia, bo szczerze u mnie z tą grą było tak, że wiedziałem, że coś takiego ma wyjść na telefon, ale myślę, że to gdzieś później wyjdzie i ja gdzieś zacząłem grać tam chyba z tydzień albo coś koło tego. Tak to jest. Mogę wam najpierw pokazać właśnie moje karty, jakie mam. To wam pewnie bardziej pokażę, co was bardziej interesuje, czyli jakie mam te rzadsze karty, te EX-y wszystkie. Tu jak widzicie mam te jakieś promo karty, tego Laprasa. Tu mam tego Mankeya, w ogóle tego Mankeya. Do tego Mankeya wam przysięgam, nie mogłem w ogóle trafić, ale w końcu mi się udało go trafić, jak Laprasa otwierałem. Laprasa widzicie mam dwa razy. Mam tego Charizarda. Tym artem takim alternatywnym, co ma tę animację śmieszną. Jak się trzyma, nie, że się wchodzi w tą kartę. Jak jakimś, nie wiem, Magical Pony czy co? On to się nad muzyka zmienia. Ja szczerze większość czasu gram bez dźwięków w tą grę. Bo mnie trochę denerwuje ten dźwięk, ale... No ciekawe, no jest sobie taka animacja, jak widzicie sobie gra. Dosyć ciekawy koncept. Dobra, już sobie pominę, bo pewnie tak ją widzieliście 13 razy już. Nie mamy tak samo Marowaka, mi się gdzieś... Dwa albo trzy dni temu udało trafić tego EX-a. To mam jakieś te alternatywne arty, to się chyba alt w fandomie, chyba alty od alternatyw, chyba o to chodzi. Tu mam jakiś Charmander, widzicie, Glitafa, też mi się gdzieś go z tamtego tygodnia trafiłem, Machampa też mi się gdzieś ostatnio udało trafić, Mewtwo też trafiłem. Mewtwo też chyba trafiłem gdzieś dosłownie po Marowaku, także trafiłem Marowaka i dosłownie na ostatniej patrze Mewtwo mi się udało trafić. Gengara mam, nawet nie wiedziałem, że mam Gengara EX, ale go mam, jak widzicie mam Articuno, też mi się gdzieś go na początku dało trafić. Mam jednego Moltresa, mam jak widzicie Charizarda, tego drugiego, tego bazowego EX-a. Do tego moją najczęściej używaną Talio, to jest właśnie ta pod Charizardy. Tak jak widzicie mam jednego Moltresa niestety. Ta Talia trochę gorzej działa mimo wszystko, no i mam jeszcze chyba ten Executor, to był mój taki dosłownie pierwszy EX. Tu mam jeszcze jakieś te inne karty, widzicie, jakiś bazowy Mewtwo. Tu jakieś Venusaury, tu mam jakieś tych trenerów i tak dalej, nie? No ale tak to wygląda, pokażę wam ogólnie w ten sposób, może nie, czy to pokazuje ilość tych kart. Jakie mam karty, jakich nie mam, tutaj co jest chyba ten EX Venusaur, tego nie mam go, trochę na niego poluję, na tego Venusaura EX, ale go trafić się mogę, skurwysyna. Bazowego Charizarda nie mam, jak widzicie, to nie mam Blastoise'a w ogóle, Dugonga jakiegoś, tutaj nie mam chyba Sidry, tu nie mam Poliwrafa, tutaj to w ogóle nie wiem czego nie mam, tutaj nie mam Omanite'a w ogóle, Raichu jeszcze nie trafiłem, mam tu jakiegoś Zapdosa, no widzicie, zresztą macie oczy. Chyba macie oczy, jak nie macie oczu i to oglądacie i tylko na słuch oglądacie mnie, to trochę was podziwiam, nie będę ukrywał. Tu w ogóle mam Nidorinę, ale za to nie mam Nidorana żeńskiego, ale mam Nidoqueen z tym alternatywnym artem. Ale za to mam Nidorana męskiego i Nidorina, ale Nidokinga w ogóle nie mam. No i tak to wygląda i to mam te takie karty, te promocyjne, czy jak to tam. Dobra, teraz wam pokażę deki, jakie mam. Ja mam tak chyba tylko 4 deki jakieś takie. Nie będę ukrywał, że je wymyślałem, bo ich nie wymyślałem. Jak Charizarda, tylko drugiego trafiłem i EX-a. To pierwsze co zrobiłem, to sobie tą talię. Dosyć prosta talia pod dwa Charizardy. I to powinien być jeszcze teoretycznie jeden Moltres. I on, ta talia głównie polega na tym, że rzucasz Moltresa w pierwszej rundzie. Znaczy inaczej. Modli się, że Moltresa szybko trafisz. Całą energię wpierdzielasz w jednego Charizarda. Charmandera, znaczy się robisz Charizarda i wszystkich zmiatasz z planszy. No i tu mam jeszcze jakieś takie karty rzucone. No, to jest moja najczęściej grana talia. Najwięcej mam z nią chyba zagranych. Tu mam Mankeya, sobie go właśnie zmodyfikowałem ostatnio pod Marowaka trochę, bo wcześniej to był po prostu Mankey i chyba miałem jeszcze jakieś Chansey, żeby był jako taki Pokémon, który ma dużo życia i tam tankował, a ja sobie tutaj Mankeya będę robił. No taka też prosta talia. Zauważyłem, że chyba najlepiej mi się gra taliami, które mają mało tych Pokémonów, bo te jakieś takie darmowe te talie, co są, najebane tych Pokémonów, a taka talia na przykład to ma sobie Mankeya, rzucasz Pokébola, masz
teoretycznie zawsze masz Mankeya i wywalone masz. No tylko tutaj mam na przykład dwa Marowaki rzucone, a mam jednego Cubone, a trochę mi szkoda tych punktów dalej wykorzystywać, bo już ich trochę wykorzystałem na jakieś inne karty. Dlatego mi trochę szkoda na jeszcze jednego Cubone, ale wydaje mi się, że jeszcze będę paczkę z miotu otwierał. No i tu mam paczkę Laprasa, to też ostatnio trochę zmodyfikowałem, bo tu miałem jeszcze jakiegoś Psyduck'a, Golduck'a, coś tego. A tak to wrzuciłem, widzicie tu Tentacool, Staryu, on dwa Laprasy i ja jeszcze Articuno wrzuciłem. No Starmie nie mam, ani nic takiego, mam tak samo jedną Misty tylko. A no tu by się przydało dwie Misty, ale nie mam. Dzisiaj dopiero dowiedziałem, że w Pikachu można dropnąć. Dlatego też może będę otwierał te paczki. No to jest moja własna paczka, akurat to ją sam sobie skleciłem. Nie wiem, czy to jest jakaś popularna ta paczka, bo... Znaczy paczka, talia. Ten akurat jest w ogóle według mnie strasznie OP. On zadaje te 50, jeszcze Poison z 10 i... On zadaje 50, w tej samej turze zadaje jeszcze 10 z Poisona i jeszcze po zakończeniu tury przeciwnika kolejne 10 i masz tak naprawdę... Jednym atakiem robi 70 damage'a, nie? I to jest w chuj, mi się wydaje, jak na taką kartę, jak na dwie energie. Tu mam jeszcze totalnie taka podstawa talii pod Venusaura. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tu mam dwa Butterfree wrzucone. To się chyba bardziej powinno mieć jednego Caterpie, po prostu. To się chyba powinno mieć w ogóle dwa Bulbazaury, dwa Ivysaury, dwa Venusaury EX i jednego chyba Caterpie, nie? Żeby po prostu tylko użyć tego ataku, wziąć Bulbazaura, jak go trafisz. To się on jest takim pikiem, że jak go trafisz jako pierwszego Bulbazaura nie trafisz, to sobie go rzucasz, bierzesz Bulbazaura, on sobie umiera i masz wywalone, nie? Ale wydaje mi się, że ten Butterfree też jest spoko, bo on tutaj ma to leczenie z pasywy. Jeszcze dzisiaj widziałem, nie będę ukrywał, Kushiego sobie obejrzałem, jak on tam używa jakąś talię z Dragonite'em. Mam chyba dwa Dragonite'y, ale mam chyba jednego Dragonair'a tylko, a tak jak mówiłem, trochę nie chcę tych punktów wykorzystywać, ta. Mam 5 Dratini, jednego Dragonair'a i dwa Dragonite'y, więc mógłbym tą talię użyć, a nie mógłbym, bo mam jednego Koffinga. Mam dwa Weezingi, mam dwa Weezingi te alternatywne, ale za to mam jednego Koffinga. Dobra, to co? Idę. Idę sobie na jakiś meczyk. Pokazałem wam konto, nie wiem co tu jeszcze mogę pokazać. Dawaj jakiegoś randomowego, jakiegoś ten. Weźmy sobie Frejera, użyjemy. Też bym potwierdził jeszcze paczki z Charizardem, żeby może tego Moltresa jeszcze jednego trafić. Ale nie wiem, czy bym nie wolał właśnie na przykład Misty jeszcze jedną do tej wodnej paczki. Tali, znaczy się, może właśnie tego Dragonaira, żeby trafić. Może Mewtwo jeszcze jednego. Ale no mam jednego tylko i za to nie mam w ogóle Gardevoir. Mam Ralts i mam chyba dwie Kirlie, ale Gardevoir żadnej. Więc nie wiem, no chyba, że faktycznie te punkty wykorzystam. Nie wiem, czy stali jakaś pod elektryczność i pod Dragonite'a? No to fajnie, że chłop w pierwszej turze mi wystawia dwa Pikachu EX. Zajebiście. A Japończyk w ogóle, to się nie dziwię, dobra. Zaptoj. Co chłop... Jak mi chłop zaczął, co jest? Dobra, na szczęście ja zaczynam jako drugi, czyli teoretycznie jako pierwszy. Co, rzucamy sobie tego Charmandera, rzucamy sobie Profesora, w ogóle fajnie mi się udało Moltresa trafić. No to jest dosyć taki, wydaje mi się, kluczowy element tej talii, żeby to zadziałało. I co, no i używamy sobie tego. No ten Moltres ma trochę życia, więc sobie trochę pożyje. I no, tylko teraz fajnie byłoby trafić... O, udało się. Dobra, dwa ognia się udało trafić. No to talia też trochę działa jak Misty, nie? Czyli, że faktycznie trzeba mieć tego farta, żeby trafiać tę energię, bo jak ich nie trafiasz, to... Albo najgorzej to w ogóle, jak nie możesz Charizarda trafić. Jezu, ile razy ja miałem, że miałem Charmandera, który miał od kurwy, dosłownie od kurwy miał tej energii, ale w ogóle Charizarda nie mogą trafić. I mam nadzieję, że to nie będzie tego samego. Rzucę mu czerwoną kartę, mimo że ma tylko 4T, ale mu wytenteguję, może tam jakieś Dragonite'a miał albo coś takiego, bo właśnie teraz Dragonite'a dam też, tak może być. Dobra, no to co, dajemy sobie dalej energię Charmillionelowi, bo mi nie zależy na tym, żeby Moltres żył, żeby on bił, on ma po prostu energię dawać Charmanderowi i tyle. Dobra, no oczywiście. Oczywiście, okej. Okay. Tak jest, nie? Tak po prostu... tak bywa. W ogóle czekajcie, bo Pikachu miał coś takiego. Dodaję dodatkowe 30 za każdego bench Pokemona. Czy on mi 90 wykurwi, to on mi... Jak on mi rzuci jakąś Sabrinę, to on mnie może zajebać. Tak szczerze. Mam nadzieję, że mi to nie rzuci Sabriny jakiejś. No ba, chłopie, co ty se? Co ty se myślisz? Co ty do mnie to? Nie wiem, rzucę sobie tego Charmandera, no wypadek, gdyby, nie wiem, mi rzuci właśnie Sabrinę, to sobie najwyżej tego po prostu wrzucę i tyle. Oj, pardon. Kolejna tego Machen. Pik, ale mam telefon mam gorący. Bo dwie energie. Rzucamy sobie, będę miał 5. W sumie nie potrzebuję więcej. Tak naprawdę... Skoro on ma same niemalże EX-y, każdego z one-shotuje. Czekaj, dostanę super efektywnie, nie?
za każdego, mamy tego, bo jaką ja mam logikę, bo on potrzebuje czterech, nie? Ja robię teraz tak, że ja mu daję energię, rzucam expida, wymieniam Pokemona, pyk, ja sobie mu wykurwię za 200, stracę dwie energie, będę miał tej energii 4, więc teraz dalej za darmo będę mógł rzucić sobie tego, ja już tak naprawdę wygrałem, on już nic nie może zrobić. Właściwie lubię ten totalię, bo, no bo co chłop zrobi? No i co chłop może mi zrobić teraz? Dam mu energię, wykurwi mi za te 40 i co? No i tyle, nie? No i chłop się rozkłada, ale no chłop dostanie teraz za 200, nie? No i co, ja po prostu robię tak. Jeszcze się sfleksuje. Jeszcze takiego flexa wykurwię mu. A zmieniaj. Zmieniaj Pokemona, dawaj, no. Takiego flexa mu zrobię. Jeszcze się wyleczę. Jeszcze buluję go. I teraz powinienem w ogóle nic nie zrobić, nie? Po prostu turę zakończyć, ale nie no. Pokonuję go, no i co? Jest dużo czynników, które trzeba spełnić tym Charizardem, ale jak już go jakby spełnisz te warunki, to masz wygraną w kieszeni, no bo nie ma chyba żadnego Pokemona, który jest w stanie zwonshotować Charizarda, no chyba, że drugi Charizard. Chyba żaden Pokemon nie ma na tyle życia, żeby przeżyć te 200, nie? Jeszcze 210. Bo jak mogę jeszcze Dziwaniego rzucić. O, ej, to nie wiem, czy to mi się teraz pojawiło, ja tego chyba wcześniej nie miałem. Mogę sobie wybrać, że albo gram z takimi bardziej doświadczonymi, albo z początkującymi. Nie no, po prostu jakiś nobków frajerów sobie pokonujemy moim frajer buildem. Ogólnie nazwa frajer jest z tego, że to jest frajer od fire. I ogólnie to jest trochę frajerski build taki, nie? To nie ma pomyślunku, to po prostu liczysz na farta i wykurwiasz każdego. No i widzicie, dostałem dwa razy Charmandera. Gdzie wolałbym, wiadomo, Moltresa. Kangaskhan i elektryczny build jakiś, tak? Ja też nie znam się jakoś na tej mecie i tak dalej, nie wiem. Wydaje mi się chyba właśnie ten build, co miał chłop wcześniej z tym Pikachu. To, że to jest jakiś tam lepszy build. Boże, czemu mi tak z nosa leci, sorry. To robimy tak. Pyk, pyk. Kurwa, Charizard. Dam temu Charmanderowi, bo Ember ma coś takiego, że on tą energię zużywa. A nie chce zużywać tej energii, bo i tak mu zadam ile? 20, tak? 30. No to zadam 30 temu Kangaskhanowi, to co mi to da? Ha, bo on ma coś takiego, to nawet nie wiedziałem, kurwa, o tym. To za każdą głowę, to jest orzeł i reszka, orzeł chyba za każdego orła, bije o 30 więcej, to nawet nie wiedziałem. Sam nigdy na Kangaskhana chyba nie grałem. Okej, czyli zadam mi 30, tak? Czy 0? A zero, okej, dobra, czyli to działa tak jak Seeking. Bo Seeking ma coś takiego, że on bije 80 albo za nic. Kurwa, czy ja trafiłem wszystkie karty, tylko nie Mortresa? No dobra, no się tak setupujemy, jeszcze mu wezmę tutaj karty. Co ty sobie myślisz, człowieku? Tak jak on mi jeszcze z tego Zebstrajki wykurwi, bo ten Zebstrajka trochę bije. On tam chyba 30 bije, a on zawsze bije 30, tak? Dobra. No nie zmieniam, bo nie ma sensu. A póki ten Charmander stoi, to będzie gicy, będę po prostu dał Charmillionowi. Każe mi zmienić o tym śmieciu. No dobra. Liczymy na to, że mnie nie zabije, bo się energię pójdą jebać. Okej, głowa, okej. Aha, fajnie, no. Fajnie, fajnie. Tamtego w ogóle nic, a tego mi będzie bił. Dobra, daj Moltresa. No, mamy Moltresa gwarantowanego. Dobra, robimy tak. Chyba nie, dobra. Rzucę na Moltresa. Robię retreata. Czy stracę jeden punkt tylko? Nie, no dobra, zmieniam na Moltresa. Tego śmiecia ewoluuje. Żeby się już przestraszył. No i co? Inferno Dance. No i właśnie, jak się nie trafi tego Moltresa w pierwszej turze, albo gdzieś tam w miarę szybko, to później trzeba trochę się gimnastykować z tym, żeby się móc setupować. I teraz trochę późno ten setup będę miał. Ale on widzę, że też chyba ma trochę ciężko, bo wątpię, że to jest build pod Kangaskhan i pod Zebstrajkę, to na pewno coś jeszcze będzie miał. Mam nadzieję, że nie ma drugiej Sabriny, bo to i będzie miał drugą Sabrinę, to w sumie Charmandera wrzucę. Jego najlepszym wyjściem chyba byłby retreat do Zebstrajki i właśnie uderzenie mi za 30 w Charizarda, nie? To byłby chyba jego najlepsze, co bym mógł zrobić, tak mi się wydaje. Dobra, więc co, dalej dajemy sobie energię Charizardowi. No bo tak naprawdę dwie energie tylko potrzebuję. Dwie energie, już to wygrałem, tak naprawdę. Jeden. No i dobra, ja już to wygrałem. Nie wiem, co by się musiało odwalić, teraz bym przegrał. Pięć energii wystarczy Moltresem, bo tak naprawdę teraz kolejną energię dam mu, to już będę miał te 6 i dwa Pokemony. Oj, chociaż czekaj, bo nie ma EX-a żadnego. Oj, okej, trochę niebezpiecznie, chociaż mi za 30 wywali. Potion by mi się przydał, bo to jest jakby w pasywie tego ataku, że to bije 30, nie? To jest taki fixed damage, to jest jak Dragon Rage, więc okej, dobra, robimy tak,
Petrita robimy, pyk. Odczytujemy Kangaskhana, tylko nie wiem, czy on tej czerwonej kartki nie rzucił, rzucę mu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo może on właśnie nie ma tam żadnego Pokemona jakiegoś dobrego w tej talii, dlatego... Liczę na to, i wystawi żadnego nowego Pokemona, ja Zebstrike teraz one-shotuję i on już nie będzie miał Pokemonów żadnych do wystawienia i przegra przez to. No to trochę liczę, no chyba, że mu właśnie teraz dałem jakiegoś EX-a. To wtedy trochę gorzej może być. Dałem mu Helioptyla. Jakby Helioptyla nie da rady zewoluować, to go Slashem powinienem dać radę pokonać, bo tu Chaletek coś ma za 200, mogę wywalić i wtracę 2 energie, albo za 3 energie mogę za 60 uderzyć. Każdy mi zmienić Pokemona. A mi uderz za... Kurwa, to jest śmieciu. Komplikuje mi sprawy. Nie, wystawię Charmandera po prostu. Nie potrzebuję drugiego Charmandera. Drugo Sabliny wykorzystał, nie? Bo już wcześniej użył. I on mi zada te 30. Tak, dobra. Na szczęście ten atak, on się nie skaluje z efektywnością, więc teraz daję Charizarda, kolejnego X-Speeda. Dalej rzucam Charizarda, Retreat'a robimy, pyk, pyk, brat się tego nie spodziewał, brat się tego nie spodziewał pewnie. I go one-shotujemy i mam 3 energie dalej i teraz rzucam mu kolejną energię i w następnej turze dalej mam gwarantowanego Crimson Storma i dalej wygrałem już. No chyba, że nie wiem, nagle ten Heliolisk mi wywali za 130 jakimś cudem, nie wiem jak. Nie wiem, co ma Heliolisk, szczerze. Jaki on ma atak. Aha, czyli on może zadać 80 maksymalnie, no to i tak mnie nie pokona. To zada mi 80, no. I co ty sobie, bratku, myślisz? Dobra, jeszcze mu tutaj sfleksujemy. Pyk, się wyleczymy. Energia. I pyk, mi pokonuje cię. Chema el crema, człowieku. Kur, chciałem jakiegoś punchline'a zrobić, alterując jego nazwę, ale... Nie miałem pomysłu. Build, taki buildzik, nie? Taki Charizardzik, taki... Ten Charizard to jest taki chill guy, nie? To jest taki wyluzowany ziomeczek, który... Ludzie jakoś tryhardują coś tego, a ty jesteś tylko wyluzowanym ziomeczkiem, który siedzi na ławce i zbiera energię od Moltresa. To sobie tak bym opisał tego build, ten deck. Dobra, zagrajmy na przykład tym Monkeyem sobie jeden meczek, co? Ja jeden meczek i Notalio i wydaje mi się, że na tyle może być dzisiaj. Rumigol. Romigol. Też ma Snorlax ustawionego. O, dzisiaj za każdym razem zaczynam jako pierwszy. Bardzo mi się to podoba. Moje Mankeya to w sumie jak na tego builda, to jest dosyć spoko. Czy to będzie... Czy to jest talia podmiotu? Scoffing. Nie no, mroczna energia jest. Mam chyba po prostu tylko ustawione, że te karty podmiotu, ale że to może... Nie no, mam mroczną energię, to nie wiem. W sumie nie widziałem jeszcze żadnego builda, jakieś podmroczne Pokemony. I w ogóle, bo jak mówiłem, ja nie jestem karciankowy w ogóle, nie? Ja w ogóle. Jak robiliśmy turniej, był ten 1 z 10, a dokładnie 1 z 6 u Wodka. I ja byłem w takim szoku, jak się dowiedziałem, że w kartach Pokémon nie ma wszystkich typów. Tam jest chyba 7 typów tylko, nie? To ja byłem w takim szoku. No i ogólnie ten Mankey jest o tyle fajny. No pewnie wiecie zresztą, no on bije za 30 jedną energią, ale za to bije sobie o 1. 10 damage'a sobie zadaje. Nie powiedzcie sobie tak. No to jaki to jest kurwa sens? Bijesz tak mało, jeszcze życia tracisz. Primeape. Jedyny Primeape, jaki jest póki co w grze. Czekaj, czy on ma... Czy on musi być aktywny, żeby użyć pasywę? Nie, on go zmieni na tego. I mi teraz one-shotuje pewnie, bo on dał mu energię. Okej, okay, super sprawa. On mnie teraz zatruje, zada mi... Okej, okay, one-shotuje mnie, no niestety. Jest taki Primeape, który ma coś takiego, że on bije 40 damage'a, ale jak ma na sobie jakikolwiek damage zadany, to bije 100 damage'a. I właśnie o to chodzi z tym Monkeyem, że on sobie zadaje tego damage'a, później go ewoluujesz i zadajesz mu ten 100 damage'a, ale widzę, że ja tu chyba... sobie nie poradzę. Jedynym moim ratunkiem jest to, że... Czekaj, on mi teraz zatruje go. To zada mi 10, 30. No nic nie mogę zrobić, tak? Okej, okay, Marowak ma w ogóle Retreat'a za 1. Dopóki mi Marowak nie padnie, to powinno być git. Tylko niestety Weezing ma tą pasywkę swoją, że zawsze zaczuwa. I to jest coś takiego, że on może to zrobić i później jeszcze zaatakować, nie? Więc... No ja to też szczerze nie wiedziałem, nie? Że tak działa, więc... Jest to troszkę broken, nie będę ukrywał. Dobierzmy sobie dwie karty. Niestety trucizna chyba się leczy tylko i wyłącznie, kiedy zmieniamy Pokemona. Gdzie jest Primeape? No dobra, no wydaje mi się tutaj... Nie wiem, czy coś tu mogę zrobić. Ma tylko 3 karty, ale mu... zrestartuje. Dwa razy rzuca, czyli to tak działa samo jak było u Kangaskhana, tak? Że bije albo 0, albo 80, albo 160. No teraz mu wykorzystał 160, tak? 180, bo jeszcze obrywa super efektywnie. No akurat talię mam lepszą, pod tym względem, że moja talia jest super efektywna na jego mroczną, ale no niestety trochę mi los nie chciał dać tego Primeape'a i trochę mnie rozgryzł. Dostanę ten, on mi tu ile zada? 60. Pokémon nie może cofnąć, serio? Tak... Serio to tak działa? Ty, mocna jest to talia. Ja tej talii nigdy nie widziałem. Bo co? Bo teraz jestem zatruty przez Weezinga i mogę teraz się cofnąć. I co? Ja już przegrałem. Bo nie mogę Retreat'a zrobić.
No chyba, że potion dostanę. No i dostałem potion. Mogę się wyleczyć najwyżej. Się wyleczę, ale i tak stracę 10 życia. Ja i tak przegrałem już. Ja już, no, nic nie mogę zrobić. Ale się nie poddam. Dobra, może jednak coś źle kojarzę. No i kurwa, zwłaszcza teraz, że mu nic nie wywalę, no to dobra. Można się bye-bye zrobić. No, nic nie mogę zrobić już. Mocna jest ta talia, ty, szczerze? Ale bym ją sobie zrobił, tylko kofinga nie mam. Mam jednego kofinga. Go widzę, dajcie donate, bo sobie muszę fotel kupić. Patrzcie, jak mi lata od mojej wagi. Dobra, masz śmieci jebany, kurwa. Szczęście miałeś. To co, na koniec odcinka sobie chyba otworzymy jakiegoś boosterka. To widzę, że mam... Otwórzmy sobie 4. Mogłem poczekać te 8 minut, to bym te 3 tylko sobie załadował, ale... Co mnie to? Co mnie to obchodzi? Dawaj, byle jakie, bo to tak kurwa bez znaczenia. Pik. Godpack. A, nie mamy godpacka. Aha, mamy... Czyli mamy same jakieś zwykłe karty, tak? Sentiscore, okej, słoka. Tak. No, też się zgadzam, albo... Jezu, co się dzieje, ty? Jezu, co się dzieje, widzowie? Samo się klika, samo przejście się robi. Jezu, patrzcie, jak się... Jezu, co jest? Jezu, co to się dzieje? Masakra. O, Dratini, kurwa, zajebiście. Dragonaira chcę. Boże, to jest mój 6 Dratini. Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Jak wam się spodoba, mogę coś tam jeszcze ponagrywać. Raczej nie będę opierał kanału o tą grę. Raczej mnie aż tak ta gra nie jara. Jest to coś, co lubię sobie pograć, ale nie coś takiego, czym chcę robić tylko content, więc... I chuj, tak? 2 gry wygrałem. Kurwa, jestem największym frajerem, tak?